Czy polecam jakieś tanie git słuchawki bezprzewodowe? Chyba ja wam powiem tak. Ja przez całe technikum leciałem na Mi Batsach, tych w sensie od Xiaomi. One kosztują chyba 70 zł. Za 50 zł je można kupić teraz? A nie, nie ma. Około 60 zł na przykład ludzie gdzieś sprzedają. Ja na nich leciałem. Ja na nich leciałem przez całe gimnazjum i uważam, że za taką cenę, bo je kupiłem chyba za 50 zł na promocji. Nie, za 60 coś kupiłem, przepraszam. No to naprawdę za to, co one potrafią w ich cenie, to są naprawdę dobre słuchawki, kurwa. Za ich możliwości, jakby stosunek jakości do ceny, to są naprawdę dojebane są. A jeszcze z nimi jest też tak, że one są tak tanie, że ty je możesz, kurwa, zgubić, zniszczyć i nawet nie będziesz jakoś mega płakał nie będziesz. Więc to też jest spoko. Ja właśnie kocham w podsikach to, że się mega szybko łączą. To ja kocham w AirPodsach to, że po prostu one mega szybko się łączą, kurwa. Gdzie ja robię bam, bam, bam i mówię elo, elo. To jest zajebiste. Ej, właśnie, ale nie wiem. Nie wiem, kurwa. Imo, ludzie powinni pójść za... Ludzie powinni pójść, kurwa. Ludzie powinni pójść siedzieć za coś takiego, kurwa. Dla mnie to jest jak p***bilia. Masz tutaj smoka. Masz smoka. Nie płacz. Aś. Nie płacz. Ludzie, kurwa, powinni iść za to siedzieć. Naprawdę. No cap. O której Minecraft? Dzisiaj nie będzie Minecraftcika chyba. Ja zaraz, wiecie co ja bym zrobił najlepiej? Bym się przespał, kurwa, z godzinę. Dzisiaj nie wchodź, bo PvP włączają. A ja mam wyjebane, tak szczerze. Ja sobie zrobiłem taką mega, kurwa, z chłopakami zrobiliśmy sobie mega, kurwa, zajebistą... farmę i mam wyjebane. Mega dojebaną farmę sobie zrobiłem i mam totalną wypierdolkę, mam taką kurwa, nie wiem, wszystko tam jest. Jest tak wielka, co z kaczką? Aktualnie kaczek mam jakieś 30, może troszkę mniej, ale jest mega dużo kaczek aktualnie w moim posiadaniu. I powiem wam tak, dzisiaj generalnie w nocy też było nazwijmy to konferencja. Była konferencja na offstreamie i generalnie była konferencja, ponieważ tak, dla widzów, którzy nie wiedzą, doszło do zmiany na YFLSMP. No, zmieniło się tak, że teraz będzie można korzystać z Discorda normalnie w trakcie gry, że będzie można gadać na Discordzie w trakcie gry, a Proximity Voice Chat będzie właśnie do rozmawiania z randomami, że tak powiem. Border gry został zwiększony, poczytam też patrzną od razu. Zmieniono mapę na fair play, dzięki czemu każdy będzie miał mapę bez przeciwników, że się zmienił się mod 1. Groby zostają całkowicie usunięte, teraz po śmierci wasz ekwipunek w 100% wypada na ziemię, chyba że posiadacie przedmioty blokujące to typu totem. Oraz tablista od teraz ma priorytet na sortowanie po gildiach i po prawej kolumnie znajdują się otworzone gildie. I generalnie doszło do takich zmian, no i powiem wam tak, generalnie doszło też do takich zmian, jeżeli chodzi o serwer, znaczy zmian, no może nie tyle co zmian, ale będzie dużo zmian związanych z gildiami. Multi trochę nie przewidział tego, jak będzie wyglądał serwer tak overall. Już wam tłumaczę, co mam na myśli. Główny zamysł był taki, że będą bitwy gildii, co nie? Będą bitwy gildii i będzie full na pierdolenko i tak dalej. A okazało się tak, że tak naprawdę do gildii przygotowało się tylko Xa Industries i wszyscy są ready u nich, a reszta serwera zajmuje się kaczkami i budowaniem farmy i se chillują. Więc no generalnie tak, to jest... nikt się nie spodziewał, że większość serwera będzie grała casualowo i będą sobie robili content i będą chillowali zamiast mega tryhardować po tam zrobienie gildii i tak dalej. No i też problem jest jeszcze taki niestety, że na przykład właśnie mamy taki Xa Industries, gdzie mamy 8 chłopak, którzy grają po 13 godzin dziennie, a mamy też drugą stronę medalu, gdzie mamy na przykład takiego, nie wiem, na przykład Ginolda, który chyba wszedł raz i wyszedł, albo chyba Matek też nie, Matek chyba nie. Matkiem mogłem właśnie rzucić fake info. No ale generalnie też było kilku streamerów, którzy weszli, pograli na przykład godzinę i wyszli. I to jest, nie wiem, według mnie mega chujowe coś takiego, tak szczerze. Dla mnie coś takiego, mega chujowe zachowanie. Że dostajesz zaproszenie, grasz kurwa godzinę i spierdalasz. To wczoraj Luki mówił, że to jest tak jakby, że to tak jakbyś napluł organizatorowi w twarz. Wiesz, o co chodzi. I samo był, ale też był przez chwilę. Z tego, co słyszałem. On organizuje, ty się zgadzasz, że będziesz grał, i kończy się na tym, że grasz godzinę i masz
Bany, no to nie jest fajne podejście, uważam. To nie jest fajne podejście, zgadzam się. Mortalcio, Mortalcio coś grał. Pierwszego dnia, jak były te mega lagi, nie mógł grać, bo miał nagrywki, ale on grał, bo mi tam Janina mówił, że grali, więc no. Tym bardziej taki Ginold, który jest z YFL i to projekt kumpla, na czym my się właśnie śmialiśmy w ogóle. Pokażę wam pewne story, ok? No multi był, może nie tyle co będzie wkurzony, ale taki no, powiedział na Discordzie tak, ja się nie chcę wkurzać. Jak zobaczył to. No i ja mu się nie dziwię, nie? Ja mu się trochę nie dziwię, no bo. Ja się trochę nie dziwię, że wiecie, jest nazwa serwera YFLFMP, SMP, przepraszam, a na przykład z YFL kto gra tak naprawdę? Multi? Kaleson? No i Adriano, ale bo Adriano chyba nie jest tak jeszcze oficjalnym członkiem, ale pewnie będzie. I tam, i co, i chyba Mergani coś tam pograł, ale potem skończyło się na tym, że i tak poszedł chyba otwierać skrzynki. Z tego, co tam widziałem. I trochę morg, no. I to tyle. W jaki sposób się dostać? No to tak. Chcesz tutorial, jak się dostać? Musisz tak. Wejść tutaj. Wchodzisz na ten kanał. Oglądasz wszystkie filmy. Odpalasz OBS-a, streamujesz, zostajesz streamerem, potem pisze do ciebie multi, żebyś mógł zagrać, wysyła ci zaproszenie na Discorda, tam dostajesz IP i sobie grasz. Mergani gra często, ale gra dużo, bo tam wczoraj ktoś na Discordzie właśnie mówił, że kończy się to na tym, że oni tam grają, a potem i tak lecą na skrzynki czy tam jakiegoś CS-a. Jak Mergani gra to, bo nie wiem jak to tam wygląda, dlatego pytam was. Więc Bandura, no z tego co ja słyszałem, to z Bandurą było tak, że on wszedł, coś tam porobił, tam jakieś szoty poleciały, że krzyczał po niemiecku i to tyle chyba było z jego gry, więc no. Fajnie. Jakby była jakaś tablica, która pokazuje, kto ile ma czasu gry w grze. Masło maślane trochę, no ale wiecie co mam na myśli. No chyba najmniej z YFL to Ginold grał, nie? Tak mi się wydaje, że chyba najmniej z YFL to grał Ginold. Przed powiedział elo. Ale też nie wiem jaki streamer, ale był jakiś streamer, nie wiem tylko kto, ale był jakiś streamer, który wszedł do gry, dostał jakieś itemy od teammate'ów, poszedł do cave'a, wypalił się i stwierdził, że on w sumie jednak nie chce, bo się wyjechał i... No, nie wiem kto, ale kurwa był ktoś taki, że przyszedł się w cave'ie i powiedział, że już mu się nie chce. Dobra, wiecie co? Ja już w sumie teraz pokażę wam zmiany, już odpalam serwer. Odpalę w sensie Minecrafta, bo zanim on się odpali, to pewnie minus 3 minuty miną, więc zanim to się odpali, to już powinno być ready. Pokażę wam, jak wygląda moja aktualna... Co się pozmieniało w tym wszystkim. Dałem co do... Nie, no ja wam pokażę, co się pozmieniało i muszę zamówić pizzę na obiad i bym się przespał, bo dzisiaj nie mam tyle energii, co wczoraj, żeby 11 godzin dalać. Dzisiaj będzie trochę mniej. Czy będzie druga edycja serwera, czy bardziej chuj z tego wyjdzie? Szczerze? Uważam, moje przeczucie mi mówi, dosłownie nie mam żadnego logicznego wytłumaczenia, betuję, że jeżeli chodzi o drugą edycję, to jest na to tak kurwa 40% szans. Nie wiem po prostu, czy ludziom się tyle będzie chciało. Nie wiem, czy ludziom się będzie chciało po prostu. Nie wiem, zobaczymy ile będzie ludzi, no. Dalej, zobaczymy. Ja uważam, że powinniśmy poczekać tak z półtora tygodnia i zobaczyć, jak wygląda sytuacja. Jeżeli na przykład za półtorej tygodnia dalej będzie na przykład tam 25-30 graczy o takich niestandardowych godzinach, na przykład wczoraj o drugiej było 30 graczy, co jest naprawdę spoko wynikiem, znaczy spoko, dobrym, fuj wynikiem. To jeżeli dalej tak będzie, dalej to się będzie utrzymywało, to spoko, jeżeli to się dalej będzie tak utrzymywało na takich cyferkach, no to będzie żyło, nie? Ale to no mówię, musi minąć półtorej tygodnia, musimy zobaczyć, jak będzie wyglądało to PvP, jak będzie wyglądało tworzenie netheru i tak dalej. Trzeba obserwować, jak wygląda sytuacja. Mi się wydaje, że dzisiaj byśmy zrobili Valorancika bez kamerki wieczorem. Ja tutaj wam pokażę, co się pozmieniało i potem bym się poszedł przespać i może jakiś Valorant wieczorem czy coś. We will see jeszcze. We will see. Minecraft nie trybi? To nie winam w kompa, tylko No powiem wam, nie spodziewałem się czegoś takiego. Bo wczoraj... Jak wyłączyli serwer, to ja stałem w ogniu i widzę, że ten ogień kurwa był dalej aktywny i mi kurwa...
Zrobił kuku. No dobra, no to tak, generalnie co wymyśliłem? To wyglądało wczoraj fajniej, ponieważ no to będzie, to będzie dopiero miało efekt 3D, ale tutaj będziemy mieli stół do rozmowy z ludźmi i tu będą takie, wiecie, latające świeczki jak w Harrym Potterze. Wymyśliłem coś takiego, że będą świeczki jak w Harrym Potterze. Rozumiecie, o co chodzi? Zmienił się skin, jest teraz z logiem na plecach, jest normalnie skin z logiem na plecach i to jestem ja w bluzie. Zmienił się skin, widz zrobił, za co bardzo dziękuję. Pojawiło się o wiele więcej kaczek, jest duża szansa, że zaraz je jeszcze namnożymy. I moją rolą tutaj, taką sobie wybrałem, bo chcę taką mieć, jest, uwaga, bycie farmerem. Więc, co się zmieniło, się pewnie zastanawiacie. Nie. Okej. Mój mega driperski kurwa diamentowy backpack, w którym jest... Ja pierdolę, myślałem, że się robił w tym ogniu. Jezus Maria. Ale się wystraszyłem. No, więc jeżeli chodzi o mapę, to tak wygląda nasze teges-meges, nie? Tak wygląda nasze teges-meges i to jeszcze będzie tu się zmieniało, no. Tu się jeszcze będzie zmieniało. A, jeszcze zrobiłem mega ważną, important rzecz. Zrobiłem śmietnik. Śmietnik zrobiłem. To jest mega ważna, potrzebna rzecz była. No i tak to wygląda właśnie. Śpisz? Poczekaj, bo ci nie słyszę. Powiedz coś. Śpisz? O kurwa, jaki głośny. Cześć, nie śpię. Cześć. Git. Siemano. Cześć, Michel. Jak tam dzionek? Przygotowany na kolejny dzień? Ja dzisiaj jestem krócej, gdyż jestem śpiący. No, się człowiek nie wyspał, to jest śpiący. Też jestem wyjebany. Nie, to mogłeś w ogóle nie iść spać, mówiłem ci, żebyś śmiał tego streama dalej. Mówisz? No. Dobra, ale dzisiaj walę 12. Generalnie wiesz, co się stało? Wczoraj podpalałem tutaj te świeczki, co nie? I zrobiłem tak. I byłem w tym ogniu. I wyłączyli serwer. Ja pierdolę. I się obudziłem martwy. Obudziłem się martwy. Ale czekaj, bo... I wpierdoliło mi tylko połowę levela i prawie straciłem mi te maski wszystkie. Bo teraz jak umierasz, to nie ma grobu i wszystko się rozsypuje. A no tak, no tak. Mega, ale mój mega driperski backpack został, także przynajmniej tyle. Nie wiem, my możemy powiedzieć generalnie, jakie zmiany weszły? No, czemu nie? No są, bo można powiedzieć, no bo na przykład jakby widz powiedział: a czemu nie gadają na Discordzie? No to już wiesz dlaczego i możesz powiedzieć mi. No. Bo generalnie ja tam jestem na voice chacie, bo będę chciał dziś iść w podróż długą, żeby to itemy na gildię znaleźć, całą resztę. Bo oczywiście Bloody się mnie pyta: ej, bo mnie nie było, ogarnęliście już gildię? A ja mówię: no kurwa, wiele osób. Także ja dzisiaj robię długą przygodę po całym świecie i będę chłopaków się dopytywał, czy z innych gildii nam nie pomogą. Dobrze, nie? Rozumiem. Żeby to nadrobić. Podam paczkę modów, wykrzyknik mody. Ja zaraz jestem. Ok. Jak będzie bitka gildii, to na pewno jest taka zasada, że nie niszczymy baz gildii jakby, nie? Wiecie, o co chodzi. Że nie niszczymy baz gildii innych, ponieważ... No tak. Na tym polega, żeby bazę rozdać komuś. No tak, tylko chodzi o to, że nikt nie przewidywał, że serwer pójdzie w takim kierunku, a nie w innym. Bo masz takie Xindustry z chłopaków, którzy grają całą ósemką po 8 godzin i lecą po full tryhard. A masz też na przykład takiego mnie, który się zajmuje farmą, albo taką Kasix, która sobie łowi rybki i chilluje bombę. I większość serwera chilluje bombę. Tak naprawdę tylko Xindustry poleciało pod full farmienie gildii mega tryhard. A tak naprawdę reszta całego serwera to se chłopy się zajmują tak. E-o. Jest, wiesz, tutaj większość po prostu chciała pójść w totalną chillerkę. Michel, jedno pytanie. Dawaj. Czy tobie się mapa zmieniła? Nie.
Okej, czyli chyba jednak tego nie zmieni, bo nie wiedziałem, czy to tylko u mnie. Nie wiem, pewnie coś będzie zmieniane. Okej, dobra. Więc no jest jakiś... Więc tak to zrobili. I też jeżeli chodzi o w ogóle, bo będzie Open PvP, w sensie na całej mapie, ale tak, generalnie powiem wam, że się też jest taka niepisana zasada trochę, ale może też nie powiedzmy, że padła prośba, ale fajnie, jakby było jakieś, nazwijmy to RP, mimo że to nie jest RP, ale wiesz jakby o co chodzi, że nie napierdalasz po prostu ziomka tak po prostu bez powodu, tylko fajnie jeszcze jakby była jakakolwiek interakcja, nie, że się po prostu biegacie i zabijacie, nie? Bo to jednak serwer streamerski, więc fajnie jeszcze jakby jednak były jakieś interakcje między streamerami, żeby był jakikolwiek content, a nie bieganko i zabijanko, rozumiecie? Wiesz, podchodzisz, mówisz łapy, was szanuj życie i wiesz o co chodzi, nie? Na takiej zasadzie, żeby też nie było, że biegasz i kurwa zabijasz jak jeb. No i też na pewno tak, też jest zasada, że te kurwy co ghostują. Jak będziecie widzieć jakichś widzów, którzy piszą kordy na przykład i zabić Krzyśka 12, jego koordynaty to od razu piszecie, żeby zamknął pizdę i że ruchacie mu matkę jak coś. Chodź te kurwy co ghostują innych streamerów, ok.